Było coś przysięgam, czy widziałem, że było, a ty gadasz, że nie było, what the fuck. Czekaj, popatrz, tu jest jakaś studnia i czujesz, aby tam kamień się wyskoczył, tak? No ale czekaj, co podejść, zobacz, a jak on mi wyskoczy i mi drona zepsuje znowu. Siedzę, widzicie, bez kolejnej odcinki na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem, że będę przelatywał dronem pod nawiedzoną i opuszczoną pizzerią. Proszę widzieć teraz na przybitkach, te pizzerie jest to bardzo opuszczony i zniszczony. No bardzo opuszczony, po prostu jest to zniszczony dom. Jest to zniszczona pizzeria, która jak sami widzicie jest już po prostu ruiną. Jak możecie zauważyć, ona jest tam. Jesteśmy przy nią, no praktycznie bardzo blisko. Ona jest właśnie w tamtym miejscu. Będziemy zaraz wyciągać drona i zobaczymy, co tam w ogóle w środku będzie. Legendy krążą o tym, że właśnie w tym miejscu można zauważyć dziwne postacie z gry FNAF F. Freddy. No wiecie, no z tej gry, tam gdzie są te animatroniki, te mega strzyżne postacie. Patrzymy, co wszystko jest prawie, czy po prostu jakieś dziecko, które mieszka gdzieś tu w okolicach, bo to jest mordy jakaś wieś. Po prostu miało zbyt dużą wyobraźnię i sobie wyobrażało, że tutaj jest jakieś Friends Freddy, kumacie o co chodzi. Więc dobra, zaraz może tam wejdziemy i zobaczymy, co się tam po prostu kręci. Ale jeszcze przed tym chciałem wam powiedzieć o... Jeszcze przed tym chciałem wam powiedzieć o moim Discordzie, żebyście na niego wbijali, ponieważ rozmawiam tam z wami no co jakiś czas, staram się tam być. Możecie wbijać, macie link w opisie, jest najlepszy Discord na polskim internecie. Ten youtuber tak z wami nie rozmawia jak ja, więc możecie wbijać i jeżeli... Co? Jakie? Co, Eluwina? Dobra, jak dzieci mnie obserwowały, to moi widzowie, którzy jeszcze nie są na Discordzie, więc wbijajcie mego Discorda, a mordy mnie wchodzą do budynku i zaraz zobaczycie, w jakim on jest stanie. Jest to mordy stara pizzeria. Let's go! To strasznie. Właśnie, pokażę wam, jak to strasznie wygląda, bo to naprawdę jest mega straszne. Wy myślicie, że to my żartujemy. No nie, tam serio jest strasznie. Dokładnie. Chodź, chodź, chodź. Właśnie, to takie stare rzeczy leżą. Tak. Patrz, jakie wielkie koło. What the fuck? Kasia, ale tu mają być pizzeria. Gdzie tu są jakieś opakowania po pizzy? Co? Wiesz, że opakowałem pod pizzę, co to? Jest jakiś but. I co z tego, że buta miałby się opakować? Się boję, że zaraz mi coś na głowę spadnie. Patrz to. Ale chudka się tu jest, czujesz? O Boże, zobacz jakie to jest stare, what the fuck, daj kamerę. Ty, patrz na to. Pokaż im tamto. Patrz te krzesło, what the fuck? Tam strasznie, ten krzesło to pokaż. Kasia, tu jest za... To jest zapadlina, ty tu Kasia nic już nie ma. Po te krzesło, Kasia, nie dotykaj tego krzesła. Nie wiadomo, czy to nie jest nawiedzone jakieś. What the fuck? Kasia, to jest niebezpieczne. Tu się Kasia dach zawalił. Od talerzy. Kasia, porcelana? Weź, Kasia, to jest straszne miejsce. Co, gdzie? Nie dotykaj, Kasia, to może być nawiedzone. O mój Boże, Kasia. Ale to musi być stare. Kasia, wiesz, że to jest? Oni w tym podawali sosy do pizzy. Patrz, no, tu jest sos. Kasia, to jest sos, oni tu podawali sosy do pizzy, rozumiesz? What the fuck? Czy jak mordy dobrze sami widzieliście, mamy dowód na to, że była tutaj pizzeria. Nie wiem widzowie, na ile to jest kurczę. Nie na widzowie, na ile to jest prawda, że... Ale widzieliście sami, że tu jakieś dzieciaki chodzą, gdzie jakieś się kręcą. Jest możliwe, że po prostu oni sobie wymyślili tę historię, że nie wiem, straszyć jakieś młodsze rodzeństwo czy coś, nie? Według mnie Kasia tak może być. Kasia, moim zdaniem powinien się wystartować dronem i zobaczyć te wszystkie okna, bo u góry nie można wejść, bo są wszystkie schody zawalone. Opcją to jest po prostu pójść do auta i poszukać tych animatroników. Bo wiesz co, bo są schody zawalone, widziałaś sama, tam jest ruina, Kasia. Wystarczy zobaczyć, czy na drugim piętrze coś jest. Bo jak sami widzicie, nie możemy tam wejść. Jest takie jakieś pomieszczenie, wszystko jest zawalone. Ale u góry może być dobrze, Kasia. Dobra, chodź. Chodź. Idziemy startować dronem, widzimy się już na dronie. Kasia, ale muszę ci się pochwalić jeszcze przed tym. A ci? Odcinek. Kupiłem sobie nowe auto, patrz, są kluczyki. Serio? No, ale zobaczysz jakie to jest auto, no. Ale proszę cię, nie bądź zazdrosa. Wiesz, bo ja wiem, że ty masz jakiegoś środa, ale ja jestem youtuberem, to mam bogatsze. Zaraz wam pokażę moje auto. Jest naprawdę, Kasia, jest takie mega czerwone, takie... A czerwone znaczy szybkie, kumasz? Jakieś Lambo. No, prawie, prawie, ale zobaczysz zaraz, patrz. Ty się wyłania, tam stoi. Serio, mam pokazać? No, zobacz. Wow, jaka fura. Dobra, ale powiedz mi, gdzie jest twoje. No to jest moje. Przecież to jest jakiś środ. Co? Wiesz, nie, to wyciąga na godzinę. Popatrz, Kasia, nawet ma centralny zamek, można włączyć. Pa, to, pa. No przecież to jest środ. No patrz, się otwiera, patrz. Zapraszam. Co? No mówiłam, że środ. Czym ty jeździsz? O, proszę. Zapraszam do środeczka. Będziemy tutaj latać dronem, Kasia, w tym co dwa. Zobacz jak czysto w ogóle tu jest. Będziemy tu nagrywać? No przecież tu już twoja torebka już byłaś tutaj. Ty masz jakieś zoniki pamięci, kobieta? Dobra, nie narzekaj, blacharo. Wsiadasz się, trzeba cię prosić. Wow. Fajnie wygląda za kółeczkę? No. Ej, dobra, Kasia, bo amonitroniki czekają. Let's go.
Dobra, widzowie, jesteśmy w ekspresowej furze już. Hej, Kasia, bo tu latają wunderbaumy, nie chwalmy się, tak bogaci jesteś, że nas stać na wunderbauma. Które okno otworzyć, bo tu trochę klimy nie ma. Dobra, odblokuj tego. Fakt, to się odblokuje. A widzowie, jesteśmy już obok tego budynku. Widzicie, mordę, jak on klimatycznie wygląda. Mówiłem wam cały czas, że jest to dość podejrzana sytuacja, że taki budynek w ogóle pizzerii, zabytkowej pizzerii, która tutaj była, skrywa jakieś tam tajemnice. No, według mnie może to być bajeczka dla dzieciaków, które po prostu chcą się tam, no wiecie, jakąś tam bekę pocisnąć z ludzi, więc nie wiem. Dobra, patrzcie, w okolicy, widzowie, są same pola. Tam jest chyba gdzieś jakaś autostrada czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy, co dalej jest. Na dachu, widzowie, jak patrzę, bo interesuje nas te drugie piętro. No nie? Na dachu, jak tutaj patrzę, to nic tutaj totalnie, widzowie, nie widzę, nie? Żeby coś na dachu było, a w kominie też, kurczę, nic. Ej, cero mega ciepło jest, ej. Teraz z drugiej strony, Kasia, ten cały budynek jest zdewastowany, ty. To całutki budynek, zdewastowany cały jest. Jakby jakiś, tutaj nie wiem, coś wybuchało, jakiś, kurczę, ogień był. Chociaż nie wygląda pożar. I zobacz, tam w ogóle ludzie mogą sobie robić grilla, czy na pod jeziorko nawet jest. Nadładnie było, czy i szli na pizza, a potem sobie na jeziorko szli. Ej, spoko w sumie, ale ktoś tu stoi, Kasia. Bo pewnie sobie nad jeziorem siedzą. Co? Nad jeziorem siedzą? No ale Kasia, no nie jest taka pogoda zbyt na jezioro. No nie przesadzajmy, żeby była na jezioro. Ale też szukam tych animatroników, żeby oni gdzieś byli. No ja powiem ci, że nie wiem, jak oni wyglądają mniej więcej, no ale no... Ciekawe, jak stary jest ten budynek. No stary, no mega, no mi się daje, że z 200 lat będzie miał na pewno. No z 200 lat, no to wygląda takie stare. Albo ze 150, no taka ruina w ogóle tu już jest od kulasu. Ale zobacz, jaka tu jest, jakie tu są jeziora w ogóle. Ja nie wiedziałem o tym, że takie jeziorka tu mogą być. Wow, dziwna sytuacja. Że jeziorka, pizzeria? Nie, no Kasia, no kurczę, za ładnie tutaj było. Dlaczego to splajtowało, jak tak ładnie było? Nie mam pojęcia. Budynek się zawalał. Właśnie, może za stary był. Patrz, tu są jakieś, Kasia, lasy. Muszę wszystko obserwować. Tu nie ma jakiegoś animatronika, bo jeżeli on by to był, to mielibyśmy dowód, że to naprawdę istnieje. What the fuck? Dobra, czekaj. Nie śmiesz się, Kasia, bo to może być poważne. Chociaż ja bardziej myślę, skłaniać się przed tym, że to może być taka bajka dla dzieci. To może być dupa Jasia. Dupa Jasia, nie borała się, dokładnie. Czekaj. Jeszcze raz, obczajmy sobie dach. Drugą miejscówkę, znaczy drugą stronę tego budynku, bo tam nie da się chyba wejść, nie? Z drugiej strony to są jakieś krzaki i w ogóle. No, kominy, tutaj, o, dziura, Kasia, tu jakaś jest. Ej, ale tam w sumie było tylko jedno wejście, bo tam od drugiej strony. No tam jest zawalone, tam zawalone jest i okna są tam, tylko jedno wejście jest. A kominy, Kasia, też są jakieś, nie, to jakaś czarna postać chyba jest. No nie wiem, no coś widzę, ale w kominie, ale to nie wiem, czy to jest cegła, czy co to jest, ale who the fuck, zero, coś widziałem. Ej, serio, chyba coś widziałem tam, ale nie jestem pewny, nie jestem pewny jeszcze. Jeszcze nie srajmy po gaciach, widzowie, nie srajmy po gaciach, żeby, dajcie, od drugiej strony okna. Chodź, tu nie wlecieć, wow, 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 ale byłem blisko, fuck, ale byłem blisko, prawie wleciałem. Bo tu są drzwi, Kasia, ale zamurowane są te drzwi. Czyli jak tam, my tym wejściem to wchodziliśmy, tylko tam można wejść. Nie, co? Wszystko zamurowane, ale czekaj, ktoś to czekaj, wybił. Do góry. O, te piętro, Kasia, coraz bliżej podlecę i te piętro mnie interesuje. Czy my tu coś widzimy? Czekaj, tu chyba, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, no tu przecież jakieś korytarze? Nie, tam nic nie będzie, mi się wydaje. Co? Tam nic nie będzie, mi się wydaje. No co to może być, jak to jest jakiś stary budynek, jakiś, że się już zawala tam. Nawet nie wejdziesz, bo coś ci na łeb spadnie albo coś. Nie wiem, ty. Nie wiem, ty, mi się wydawało, że coś tam widziałem. Jasne. No, przysięgam ci, no jak tutaj siedzę w tym moim, kurczę, super sportowym aucie, no przysięgam, coś widziałem. Czekaj, co, od drugiej strony, no, coś Kaja tam przebiegało, wyskoczyło, nie wiem, bo było jakieś zakłócenie, ale to, nie wiem, no czekaj, no, what the fuck! Uspokój się, Kasia, bo mnie tu zaczynasz denerwować, ja tu zaczynam, no, chcę zrobić poważne dochodzenie, drona... jak DJ Palasite, a ty nie wiem co. A się drona zaraz zgubisz i będzie... Co, da, rozwalę drona jeszcze dzisiaj, powiedz, Boże, daj sobie spokój. Wow, 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 było przebiegał, Kasia, no wyskoczył tutaj w tym oknie. Mówiłem ci, no przysięgam ci, no popatrz na to! Nie, no zniknął! Nie ma nic. Ty już widzę po prostu. No było, coś przysięgam ci, widziałem, że było, a ty gajesz, że nie było, what the fuck? Zobaczyłem w tej dziurce, tej dziurce, Kasia, twarz tam jest! No przysięgam i te drugie piętro, Kasia, opanowywują, na 100%! Przecież tam jest wszystko rozwalone. No ale jak rozwalone, właśnie, no oni, Kasia, jakoś magicznie tam się przetransportowywują! Widziałem ich na 100%! Dobra, przestań, naprawdę, zaczynasz mnie irytować. Zaczynasz mnie strasznie irytować, bo ty w to nie wierzysz. To ja zobaczę na odcinku. Zobacz na odcinku i wtedy mi uwierzysz, że tak było. Dobra, jak zobacz na odcinku. Czekaj, to jest ich jeziora, Kasia, czy czekaj, a tam. Czekaj, bo tam, Kasia, jest most. Może oni tam mają swój magazyn, może oni tam. Kasia, może oni mają ten magazyn tam swój, rozumiesz? What the fuck? Ej, zobaczymy, czy mają ten magazyn. Może tak, może nie. Bo oni te stroje ściągają, wiesz o co chodzi? Oni te stroje ściągają, więc czekaj, popatrz, tu jest jakaś studnia. Ty czujesz, aby tam klam jeszcze wyskoczył? Taki bonus odcinka, jeszcze plus był klam? Wow! Nie, w ogóle było. Nie, żeby było, jeszcze klam tutaj był, nie? Jaki dos nas obserwują, Kasia. Ale czekaj, ważniejsze sprawy są, tak jak latanie dronem, nie? Czekaj, 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 czekaj. Jezu, Jezu, ja się boję, jeszcze naprawdę coś tu wyskoczy, Kasia? O, czekaj, what the fuck, jakby coś tu, czekaj.
Nie, nie, nie mogę. Ja się boję, Kasia, niżej zlecieć, że ja stracę drona. No też mi wiem. Ja tam jest studnia, na co zaproszę, Kasia, to będzie clown. Ten budynek wygląda tak, jakbyś miał zaraz stracić drona. Nie, no przestań, nie ma opcji, żeby coś takiego było. Jest za dużo przeszkód. Bo tutaj też na 100% Kasia, w tych kanałach tu będzie jakiś clown. Tu trzeba byłoby przylecieć jeszcze do raz. Do tego starego budynku, co? Na odludziu musiał być specjalnie prąd poprowadzony. Patrz, no tak, widzę, tu są jakieś takie linie i tutaj prąd doprowadzony jest. Podlecę ostatni raz tam jeszcze, ale nie, poczekaj, Kasia, bo tam jest jeszcze jakaś budka tam w ogóle za tym. Za tym w ogóle jakaś budka jest, wiesz? Tam, nie wiem, tam może potem jeszcze podlecimy, jak zobaczę tutaj z drugiej strony, ale widziałem, przysięgam ci, jak tu siedzę. Jak siedzę tutaj w moim sportowym aucie, to widziałem to. Mogę za wszystko przyrzeknąć, że widziałem coś tam. Oni są na drugim piętrze w tym dachu, na 100%, mamy dowody, Kasia, na to. Dobra, widzowie, była lekka spinka, ponieważ spadła bateria, musiałem pojechać po nową baterię, parkowałem i mordy, lecimy dalej, czekajcie, tego momentu postaram się polecieć tam dronem, żeby was nie zanudzać, momentu, gdzie już byliśmy, dobra, więc czekajcie, dobra, widzowie, więc lecimy znowu od tego budynku, teraz przepraszam, ale let's go, dobra, czekajcie, ten budynek, aha, okej, okay. Czyli tak, w tym budynku, jak sami widzieliście, nic chyba nie było, nie wiem, a czy nie, mordy były, przecież te dwa manitroniki wyskoczyły, było tam widać, że dwa manitroniki wyskoczyły, dobra, ale przestań, ale ja do tej budki chciałem lecieć, więc teraz w programie jest, komin już sprawdzaliśmy chyba, nie, więc teraz chyba w programie jest, że do tej budki Kasia podlecieć, ale czekaj, bo tu jeszcze na tym dachu nie do końca wszystko zobaczyłem, dobra, ale lecę do tej budki, zobaczę, co to pod tą budką jest, bo tam jest taka budka, w której, nie wiem, tam jak przechodziliśmy, nie, tam coś, jakby ktoś siedział, albo to jakieś, nie wiem, co to było w sumie. Więc zaraz zobaczymy sobie. Czekaj, ja tylko podlecę niżej. O, tam ją widać już w prawym górnym rogu. Już ją tam widać, tę budkę. Tam już tę budkę widać, więc ona gdzieś tam kurczę krąży. Znaczy krąży, no siedzi se. Dobra, ale to była z prądem, wracamy. No. To było to z prądem. Mówiłem, że ten prąd musiał być poprowadzony po prostu tam. Dobra, czekaj, to lecę znowu z powrotem. Bo tam był prąd tylko, więc to... Dobra, czekaj, ja nie zobaczyliśmy kiedy tych pól, bo zobaczyliśmy ten budynek i nie zobaczyliśmy tych pól, nie? W sumie. No nie. Ty, Kasia, patrz, jakieś czerwone auto zaparkowało, jak nas ten. Jak tam lecieliśmy od tego budynku drugiej strony. Patrz, czerwone auto jakieś zaparkowało. Mówiłam ci, że jakaś popularna miejscówka to jest. Muszę siedzieć nad jeziorem. Popularna miejscówka, nie zobaczyliśmy tego auta, nie słyszeliśmy. Bo w sumie trochę daleko, że to mogliśmy zauważyć tego, nie? Cześć, no patrz, że się rozglądam, też nie chcę kogoś, bo tutaj tam jest autostrada, ale też nie chcę, wiesz, tam ludziom mieszkać, no bo przeszkadzać, wiesz, tam nad domami ich latać czy coś. No to też tak nie fajnie. Tam z drugiej strony, Kasia, oni byli, tam były widoczni z drugiej strony na 100%. No ale czekaj, co podejść, zobacz, a jak mi wyskoczy i mi drona zepsuje znowu. Co ty myślisz, że ja pieniędzmi sram? A, ciekawe, ciekawe skąd. Dobra, to lecę na drugą stronę, dobra. Okej, lecę na drugą stronę, jak ty kozak jesteś, to lecę na drugą stronę, dobra, Kasia. Taki kozak, no to... Nie, no, lecę, dobra, lecę, tylko uważaj, no bo tu dużo krzaków jest. Jak się rozwalę, odkupujesz mi drona. Mówię nie, ci to oficjalnie. Drona. Odkupujesz, dobra, czekaj, skup, musisz się skupić, tam... Czy tam coś widać? Czekaj, czy tam coś widać? Okej, dach, Kasia, na dachu też nic nie ma, kurczę. Tam jest tak ciemno. Co tam jest właśnie ciemno, ale... Czekaj, odwrócę się jeszcze, żeby upewnić się, czy na pewno tu nic nie ma, wiesz, w okolicy, żebym niczym nie zahaczył, bo jak rozwalę drona, to naprawdę będę płakał. Będę płakał, jak nie wiem. Czekaj, tutaj okno tak dziwnie wygląda, podejrzanie. Nie ma nic. Co tutaj naprawdę na tym oknie? A się wystraszyłam! Boże, jak się wystraszyłam! Co się stało? Boże, jak się wystraszyłam! Zawał serca dostanę zaraz! Rozwaliłem drona. Jak rozwaliłeś drona? Wleciałem w ścianę. Zobaczyłem tego animatron... Jak wleciałeś w ścianę? Jak? Kasia, on wyskoczył, ja z przerażenia wleciałem w ścianę! No tak, to wszystko się nagrało! Ja tam nie idę! Tylko idę grasują, a ja drona tam wleciałem! No Kasia! Będę musiał to auto strzeżyć, tego drona kupić! No. Kasia, ale masz nagrane? No jest, no będę musiał... Kasia... Musimy tam iść! Nie! Widzowie, rozwaliłem sobie drona! Widzowie, rozwaliłem sobie drona! Płakać mi się chce! Animatronik wyskoczył i się wystraszyłem! I rozwaliłem sobie drona! Zostałem się okiem, który ja po niego nie idę. Jak się właśnie kończy te głupie odcinki. Dobra. Dobra. Boże, łezka mi leci.